Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 22. Dzisiaj nie jestem sam, jestem z Chubskim. Witam. No i dzisiaj mamy nowy odcinek z nowej serii z przeglądów modów. Myślę, że teraz też wam się pojawiły jakieś tam przebitki, jak to wszystko będzie wyglądało, więc myślę, że możemy zaczynać. Będziemy w sumie testowali bardziej pojazdy niż różne mody, ale myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy mogli spróbować się zająć na przykład różnymi maszynami oraz narzędziami. Ogółem będziemy testowali je w trzech tak jakby konkurencjach. Pierwsze to będzie wyglądowo, jak działa. No i ogólnie tutaj na naszym spawnie, tutaj na sklepie. Drugą konkurencją będzie... Będzie to tor jazdy. I trzecią konkurencją będzie to wyskocznia, którą możecie zobaczyć w tamtym miejscu. Na początku wejdę sobie do sklepu. Wszystkie oczywiście mody będą podane w opisie. No i pierwszym autem będzie BMW X7. Tutaj mamy fajne, ciekawe rzeczy. Pierwszy z nich do zmienienia to są ustawienia kół. W sumie to tutaj zbytnio się nie bawiłem, jeżeli pobierałem to, bo nie wiem jak ty. No ja też nie. Dobra, ale z tego co widzę, są, no jest całkiem sporo ich. Kolejny to jest wolan, nie wiem co to znaczy. Custom. To jakiś... chyba chodzi o kierownicę. Okej. Okay. Faktycznie coś takiego. Plafoneria. To jest, że matowe szyby. Seats mat, no to są pewnie jakieś matowe, nie siodła, tylko krzesła. Tutaj widzę, w sumie nawet nie wiem co to robi. Wiesz co to może robić? To są światła. A to możesz mieć albo nie mieć? Dziwne. To w środku masz taki ambient, jakby takie LED. Dobra, już wiem o co chodzi, dobra. No i tutaj mamy z możliwością zaczepu, czyli można sobie mieć jakieś różne tam przyczepki sobie ciągać tą BM-ką. No i oczywiście kolory. Kolorami na razie bawić się nie będziemy, ponieważ my już mamy je kupione, więc myślę, że możemy sobie wsiąść w pierwsze auto. Odpalić je. No i lecimy chyba na wyścig. Myślę, że start możemy zaczynać stąd. Tak jak możecie zobaczyć, jest sporo śladów, bo już testowaliśmy tutaj ten tor. Dobra, odliczasz? Mogę. Dobra, ja będę miał łatwiej, bo jeżdżę na kierownicy. Jesteś gotowy? Mhm. 3, 4. Dobra, już widzę, że będzie ciężko. No powiem tak, bez tej biegów te auta mają ciężko się napędzić. No ty kurde. Bo krążenia. Sam wywaliłeś. Bo krążenia czy jedno? Jedno chyba, bo... Dobra. Ile to może trwać? Dobra, liczę na to, że cię wyprzedzę teraz na jakimś tutaj. Pamiętasz, że za drzewkiem. Myślę, że nie dasz rady. Myślę, że... Dobra, o lewo, kurde. Lewo. Dobra, kierownicą macham. O kurde, no jest koniec. Niestety powstrzymał mnie płot. Między... Dobra. Ej, czekajcie, bo mi się pierwsza kamera... Ostatnie prosto, uwaga! Kurde. Nie. Jest to. O, ciężko powiedzieć. Powiem tak, nie wiem kto wygrał, ale no... Idziemy na kolejne auto. Dobra, i teraz będzie takie przejść, takie... Jest tak. No i dobra, mamy kolejne auto. Kolejnym autem będzie Ferrari. Teraz tak, to jest Ferrari 488 GTB. Właściwie tutaj nic nie można zmieniać, ma 710 koni, więc całkiem spora, bo można zmienić tylko kolor i tablicę rejestracyjną, więc w sumie tutaj długo się nie będziemy nad nim męczyli. Myślę, że oceny nie będziemy im wystawiali raczej, tym autom. Myślę, że raczej nie. Więc myślę, że wsiadamy, a jeszcze w sumie, dobra, to najpierw zrobimy sobie... test jeszcze raz tutaj na tym torze jazdy i później jak zrobimy wszystkie auta na torze jazdy, no to przejdziemy wtedy sobie na skocznię. To odpalaj sprzęcior
i widzimy się już na torze jazdy. No i dobra, jesteśmy już na torze. Tym razem ja będę odliczał. Ogółem te Ferrari troszeczkę gorzej jeździ niż tamta BMK, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, gotowy jesteś? Ale powiem tylko tak, dźwiękiem nadrabia, bo dźwięk jest tutaj po prostu niesamowity. No tak, a ty jeździsz z pierwszej kamery czy z trzeciej? Ja z pierwszej. Okej, okay, dobra, to ja też ten razem pojadę z pierwszej. Odliczam, dobra, gotowy? Gotowy. Dobra, 3, 2, 1. Dobra, ja tu muszę tak jedną ręką sobie patrzeć. No, coś tak powoli tym razem jedziemy. Dobra. Ej, dobra. Nie skręca to auto. I tak wolno się trochę rozpędza. Na pewno będziemy wolniej jechali niż tamtą BMW-ką, chociaż na tej długiej troszeczkę. Zatrzymał mnie krzak. Widziałem to. Dobra. Ej, nie, dobra, będzie git. U mnie będzie git raczej. Dobra. Dobra. Udało się. Ty jesteś już daleko? Okej, okay, jesteś. Nie, tam. Już jestem. Trochę daleko, dobra. To lecimy na kolejne auto? W sumie to już będą motory. Chyba tak. Dobra, to dawaj. No i dobra, kolejny motor tym razem. Ale kolejny pojazd to będzie LZ150, coś typu polski Simson. No i dobra, tutaj akurat jest całkiem sporawo do wszystkich tych ustawień. Myślę, że wszystkich raczej nie pokażę, bo to trzeba byłoby całkiem sporo z tym się bawić. No ale takie najważniejsze, no co, jest wybór opon, że można mieć drogowe, tutaj terenowe tam jeszcze były. O, w tym miejscu są terenowe. Tutaj są z różnymi lampkami, tutaj mamy tutaj tą gąbkę albo nawet licznik. Kolejne to są jakieś naklejki, tutaj są wydechy. Kolejne to są lusterka i kolejne to są hand projector, czyli to takie ochronniki na ręce, nie wiem jak to nazwać. Chyba tak, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. No takie to są motylki, coś takiego. No, coś takiego, no. Tutaj, tu są te kołpaki, nie, błotniki, kołpaki, co ja gadam. Dobra, kolejną rzeczą to jest, tutaj coś z tyłu jest, jakaś delikatna różnica i passenger seat można mieć albo nie mieć. Gielu. Co tam? Dobra, lecimy dalej. No i dobra, i w sumie to byłoby wszystko z tych wszystkich rzeczy, z tych takich jeszcze tutaj zostaje nam różne kolory, ale tym raczej bawić się nie będziemy, więc myślę, że możemy sobie teraz wsiąść i pocisnąć znowu na nasz tor jazdy. To dawaj, lecimy. No i dobra, jesteśmy już na torze jazdy, tym razem będę jechał z trzeciej osoby na pewno. Ja lecę z pierwszej cały czas. Dobra, no to odliczaj. 3, 4. Oho. Ups. Tu jest ciężej. Oho, ale skróciłeś. No, buja tutaj trochę. Ej, dobra. To jest lepsze niż tym wymkami, co się wywaliśmy. Dobra. A i wyprzedziłem. Kurde. Zero przyczepności. Nie. Kompletnie. Dosłownie tak jest. Dobra, ej, zgubiło cię trochę. Troszkę. Dobra. Ale myślę, kurde, że nadgonisz. A już przede mną jesteś? No tak. No i znowu się udało wyprzedzić się. Ale fajnie, bo fajnie skręca, fajnie się prostuje. Fajnie. Powiem tak, nieraz przyczepność trochę zgubi, ale poza tym całkiem fajny. No to akurat nam się udało zrobić dwa okrążenia, ale szybsze są niż te auta na pewno. Mimo, że jadą tylko 100 na godzinę. No bo właśnie w tych autach jest taki problem, że one nie mają w ogóle biegów zrobionych, jest jeden bieg. No tak, to akurat tak jakby był to automat, ale tak jakiś upośledzony. Automat z jednym biegiem. No, dobra, to dawaj lecimy do kolejnego motoru. No i dobra, kolejnym motorem tutaj na naszej liście jest Husqvarna. Ty masz TE chyba, nie? Tak, ja mam, nie, ja mam FE. No to ja też mam FE. A, ja mam TE, przepraszam. Ty masz TE, tak, 2T. I to się różni tym, że to jest dwusów, a to jest czterosów, czyli po prostu to ma tak jakby
Nie wiem, jak to opisać. Najogólniej można powiedzieć, że różnica pomiędzy dwu- i czterosuwowym silnikiem polega na liczbie wykonywanych suwów. Innymi słowy, jest to przesunięcie tłoka i jego powrót do poprzedniej pozycji. Różnią się też znacząco budową. Montażysta bawi i uczy. Łatwiej to wytłumaczyć, więc ja wam pokażę tutaj na tym pojeździe. Wzorów jest w sumie kilka, bo tutaj mamy regulację silnika, możemy mieć większy lub mniejszy silnik. Możemy mieć światło bądź nie mieć świateł. Tutaj są wydechy. Dokładnie tak. I tutaj jeszcze są tak samo te motylki i oczywiście kolory. No i dobra, myślę, że możemy wsiąść i zobaczymy, jak to będzie jechało. Więc dawaj teraz na tor. No i dobra, jesteśmy już na torze. Chłopcio zauważył jeden problem z tą Husqvarną 2T, bo ona ma problem taki, że nie może się zatrzymać, bo inaczej się zepsuje. No i na początku ma jakieś tam delikatne problemy z równowagą. U mnie tego nie ma w tej droższej wersji, więc myślę, że możemy cisnąć. A nie, jednak się zatrzymałeś. A może jechać do przodu? No, już nie mogę. To weź wysiąść i wsiąść z powrotem. No dobra, to dawaj, lecimy już. Dobra. Tym razem zrobimy sobie dwa okrążenia, ale on się kładzie. Ten gościu. Jak kimś profesjonalny. Moja tak samo. Dobra. Dobra, jakoś to idzie. A bo ty jeszcze z pierwszej kamery. Tak, ale jesteś dużo szybszy. Dużo? No. To możemy zrobić tak, że się wymienimy na drugie kółko. Jak chcesz. Nie. Porównanie, może cię wyprzedzę jeszcze. Dobra, to lecę na drugie kółko od razu. A jaką masz prędkość maksymalną? 110. Dobra, ja 120. Ej, dobra, słyszałem cię już. Albo jesteś gdzieś blisko. Tak, jest za tobą. Chyba mnie wyprzedzasz. Dobra. Tutaj ledwie co się wyrobiłem w zakręcie. No ja powiem tak, ja się nie wyrobiłem. Nie wyrobiłem się, no i jeszcze do mnie dzwonią. Gdzie mam telefon? Gdzie ty jesteś? A ty tam się wywaliłeś. Mój się zatrzymał i nie chce ruszyć. Dobra, ja jakoś dojechałem. Teraz tak, ja muszę szybko włączyć powiadomienia. Dobra, jest git. I teraz tak. Czy ty tam gdzieś jedziesz? O nie, dobra, już mój się też zepsuł. No coś jest z nimi nie tak, ewidentnie, ale fajne są. No fajne są, ale problem z ruszaniem mają, bo jakby buguje się nóżka, nie wiem czemu, że podczas jazdy jest przechylony na nóżce jakby. No dobra, u mnie nie, u mnie akurat jest git, ale jak się zatrzymam, to już jest koniec. A daj spróbuj się przejechać tym drugim. Oj, teraz... Nie, teraz działa. Proszę bardzo. Dobra, to weź sobie teraz ten mój. Ba. Dobra, teraz spróbuję tym twoim. O, i właśnie stało się to, o czym mówiłem. A, no to nie, no bo ja takich problemów akurat nie mam. No nie, już się naprawiło. Ej, dobra, szybciej startuje. Jest taki bardziej porywczy, tak jak 2T. Chociaż, o... Chociaż nie. Ten 4T szybciej przyspiesza na pewno. Tam później, nie? Jak na przykład od 0 do 40 km na godzinę, to ja jestem szybszy, ale później już nadrabiasz. No ale też masz prawie dwukrotną większą pojemność w tamtym 4T. No tak. Dobra. No fajny, fajny jest. Młodzik fajny, ale do dopracowania na pewno. No to myślę, że lecimy chyba już do ostatniego pojazdu. No i kolejnym pojazdem będą to takie malutkie samochodziki. To jest Kongiutto P50, więc całkiem ciekawe. Można je pod... Ej... Ty masz 50 zwykłą, czy masz lepsze? Ja mam 50 chyba. Ej, to weź sobie lepszą konfigurację silnika, bo można mieć 200 i to ma 2100 koni mechanicznych. Okej. Okay. Dobra, przetestujemy tą mocniejszą, myślę. Są różne fajne tutaj opony, ale tutaj mi się najbardziej podobają te takie, o, te offroadowe. Tutaj są... Felgi? Nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałem, jak to się nazywa, kurde. Tak, felgi. Dobrze powiedziałem. Felgi, tak. Tutaj są przyciemnienie szyb. Dam sobie na 100%. A tutaj... Tutaj jest ten... jak to się nazywa? Ten zaczep. I w sumie to wszystko z tych rzeczy. Więc ja sobie jeszcze kupuję sobie tego żółtego.
I w sumie nie będziemy się tym ścigali, bo to jedzie tylko 50 na godzinę. Wam pokażę, jak to mniej więcej sobie jeździ. Okej, powiem tak. Te konfiguracje lepsze jeżdżą trochę więcej niż 50. Tak? No to idę sprawdzić. Okej, dobra, faktycznie. Dobra, myślę, że widzimy się już, jak dojedziemy sobie na spokojnie na tor. No i dobra, jesteśmy już tutaj na torze jazdy. Teraz ty odliczasz? Mogę. Dobra, więc tutaj będzie na pewno ciekawiej niż z poprzednimi pojazdami. Dobra, odliczaj. 3, 2, 1. Okej, okay, początek nie jest najlepszy. A to ma dobrą skrętność? Nie wiem. O, tak! Skrętność ma dobrą, ale tylko że... przyczepność niezbyt. Dobra. W sumie jeszcze mogliśmy TV Maxy wypróbować. Na proste, bo tu mamy fajną, prostą drogę. Dobra. Ja chyba dojadę bezpiecznie. Ja też się postaram, choć... Dobra. Choć na klawiaturze mam ciężej. Bo ja tutaj tak jadę ostrożnie, ja włączam na maxa speeda i jadę 200, drugie okrążenie. Nie ham... nie... Ja na klawiaturze mam... o wiele ciężej. 200 na godzinę się rozpędziłem tutaj na tym... naszym tym... Widziałem, przeleciałeś przede mną. Dobra. Myślę, że możemy już iść do kolejnej konkurencji. Czyli skoki narciarskie. Tam już jest skocznia przygotowana. No i myślę, że będziemy tak jak jeździliśmy, no to... Czyli zaczynamy od BMW. To dawaj. Dobra. A dawaj nie, trzeba od początku się napędzić. Dawaj stąd, dawaj stąd. No i jesteśmy już przygotowani. Będziemy jechali z samego końca. Myślę, że mamy tak... z pół kilometra do tej wyskoczni, więc... Myślę, że może tak być. Zdążymy się bez problemu rozpędzić, więc... leć pierwszy, ja będę teraz za tobą. Dobra. Mam nadzieję, że się nie wywalisz. Ja też mam taką nadzieję. No i zacznę. Zresztą ten rozpęd wcale nie jest taki długi, bo ja mam dopiero 100. No ja mam 80, 90, 100 właśnie. Dobra, teraz... No powiem tak. Coś... Ja coś to, poszło 200 nie metrów, tak. Ach, 190. Tak jest... No, u mnie coś poszło mocno i tak. Tak więc w tym miejscu. Coś bardzo. Ja... No prawie 200 metrów. Tak... No, no. Może w następnej... W następnym pojeździe cię wyprzedzę. No to dawaj, lecimy do Ferrari. O, jest koniec. Teraz ty pierwszy, dawaj. Dobra. Bo to fajnie, fajnie wygląda, jak ja jem. Jak ty się tam odbijasz od tych górek. Dobra. No i dobra, mamy kolejną... kolejny pojazd, kolejną próbę. Mam nadzieję, że tym razem uda ci się wyskoczyć. I lecę pierwszy. Prędkość początkowa dosyć niska jest. Dobra, jadę 100. Ja 120, jestem zaraz za tobą. 102, o Jezu, oj. Dobra, skoczyłem niedużo dalej. Nie. Jest koniec. Dobra. Bardzo wywrotne są te auta. Troszeczkę tak. Dobra. Lecimy teraz do kolejnego pojazdu, czyli teraz chyba Simpsony, co nie? Chyba tak. Dobra, to dawaj Simpsony. Idziemy się ustawić. I zobaczymy, co będzie dalej. No i dobra, ja myślałem, że ten tak długi ten, to będzie za długi ten tor rozpędzania się. Ale no niektóre z tych pojazdów to jest aż za krótki. No. I zobacz, zobacz na moje buty. Gumioki. Dobra, gotowy? Gotowy. Dobra, myślę, że możemy sobie teraz cisnąć, teraz ty lecisz znowu pierwszy. Dobra, już startuję. Dobra, jadę od razu za tobą. O, no te to się rozpędzają. No tylko, że to do 100 na godzinę tylko będzie jechało. Ale myślę, że tym uda nam się... Nie, nie, o, ale było blisko, żeby w tą białą... To białą... Tym jest troszkę ciężej.
Dobra, celować. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba. Dobra. Dawaj zbliżej. Stąd jakoś, z ulicy. Bo to mega szybko się rozpędza. Już lecisz? Dobra, ale co od razu tobą? Bo tu może być ciężko. Okej. To masz? Nie. Znowu mnie wywaliło. Ja doleciałem. Ja muszę jeszcze raz. Dobra, nie robię tego do rozpędu długiego. Tutaj widzę, że jest taka górka i na nią trzeba bardzo uważać. No nie. Już widzę, że... O, chociaż? Kurde, przeskoczyłeś mnie. No. Czekaj, muszę teraz zakręcić. Ale tu chyba było gdzieś... Czekaj, to było... Równo 200. No ale tak, jest 100. Równo 100. Dobra, czyli póki co BMW było najlepsze. Mhm, póki co tak. Myślę, że Husqvarna może to przebić mimo wszystko. A jak on się kładzie na to, pato. No tak. No jak to jest jakiś profesjonalista. O kurde. Czekaj, mam problem, dobra. No i dobra, mamy przedostatni pojazd do testu. Teraz ja lecę pierwszy, więc mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że też w żaden pojazd nie wrąbniemy się na ulicy. No i liczę na to, że to będzie nowy rekord, że przebije to tą BMW-kę. Teraz przydałoby się troszeczkę skupić. Dobra. Oj nie, źle się wybiłem. Ale... Ja tak samo. Aj. Dobra, możemy jeszcze raz spróbować, bo to jest naprawdę... Ma potencjał ten motor. Ja skoczyłem na 105 metrów mniej więcej. Ja wyleciałem obok. Dobra, ja tutaj gdzieś jakoś się zatrzymał. Nie ma chyba potrzeby, dobra. Ciśnij od razu. Przydałoby się jakaś mapa z taką właśnie. Dobra. 150 metrów. Ja już też cisnę. Mniej więcej w tym miejscu, dobra. Okej. Okay. Lecisz? Lecę. Okej. Okay. Mniej więcej gdzieś tutaj. O, jest ślad nawet. Coś tutaj, coś takiego. No. Dobra. No to lecimy teraz te najmniejsze pojazdy. Myślę, że one mogą, no, coś słabo polecieć. No i mamy już ostatni pojazd. Myślę, że możemy próbować. Lecisz pierwszy teraz? Mogę lecieć. Dobra, to już lecisz. No tutaj powiem wam, że nie czegoś spodziewać, bo jednocześnie może to być najdalszy, ale jednocześnie może być to najgorszy wyskok. Lekko poprawiliśmy sobie naszą... Ty to jedziesz w powiem ogóle. Tak, skręcanie tego auta jest... Ej, dobra! Podobne. 100 metrów! Jest 100 metrów, ale myślę, że jeszcze raz musimy spróbować. Bo jest potencjał. Gdyby mnie lepiej odbiło, no to myślę, że poleciałbym troszeczkę dalej. Ej, powiem ci, mocno. To one są mocne. Te trzeba. No, ale skrętność to. Dobra. Ja już stąd będę startował. Ja też jakoś stąd. Dobra. Podejście numer 2. Teraz ja będę wyskakiwał pierwszy. Teraz tak. Tak, żeby się najlepiej nie ruszyć w ogóle kierownicy. Na GPS-ie byłoby to fajnie. Bo byśmy cały czas jechali prosto, ale teraz... Ej, to może być dobry. Nie. Gdzie poleciałeś? A, pan z boku? Ja się wtopiłem pod mapę, powiem tyle. Aha, dobra, faktycznie. Dobra, u mnie tak 100 metrów poleciało. No ale najlepsza auto to była ta BMW. Myślę, że jeszcze raz możemy sprawdzić i skoczyć. To weź sobie Kubi jedną. Myślę, że właśnie przeskoczyłem skocznie manualnie. Dobra. Teraz tak. Ja bym jeszcze raz próbował skoczyć tą BMW, bo ona naprawdę ma potencjał. Bo najlepiej się wybija, bo jest po prostu najwyższa, nie? Zawieszenie ma najwyższe, takie wysokie. No tak. Gdzie ona jest? Dobra.
Dobra, dawaj lecimy. Od razu nawet się nie rozpędzamy. O. Dobra. Teraz możemy w sumie dalej polecieć, bo nie ma tej, jakby, jest bardziej płynna i... Ej? O, chyba trafię. O kurde, nie trafię. Oj, ale? Prawie. Mnie tutaj wywaliło. Ale dobra. No myślę... ja prawie 200. No ja już, ja tutaj uderzyłem gdzieś równo. 200. No ale dobra. Dawaj, wracamy na sklep. No i dobra, to byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film się spodobał. Był ze mną oczywiście Hubert. No cieszę się, że mogłem wystąpić na odcinku. Myślę, że jeszcze kiedyś mnie zobaczycie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.